Tak jak Gosia wspominała wcześniej, prosimy jeszcze Was o pozostanie. Są z nami kobiety z grupy Jestem Kobietą. To jest taka podgrupa grupy absolwentów na Poczekajce. I chciałyby się z nami podzielić swoim świadectwem, więc zachęcamy, żeby jeszcze zostać. Nie potrwa długo, a myślę, że to będzie bardzo, bardzo wartościowe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałybyśmy rozpocząć od świadectw związanych z działalnością świętego Józefa w naszym życiu, z tego względu, że jest to marzec, jest miesiącem szczególnie jemu poświęconym. Przeczytam świadectwo Kasi. Oto ono. W tamtym roku w marcu, zaraz po ogłoszeniu pandemii koronawirusa, straciłam pracę jako wychowawca w świetlicy szkolnej. Była to umowa na zastępstwo, która miała być przedłużana co miesiąc. W związku z tym, że szkoły zostały zamknięte, nie mogłam liczyć na stałe zatrudnienie. Podejmowałam różne prace dorywcze, a jednocześnie wysyłałam CV, szczerze wątpiąc, czy coś znajdę przez najbliższe miesiące. W wakacje postanowiłam odmówić nowennę do świętego Józefa i poprosić go o stałą pracę. Pod koniec sierpnia, dosłownie dwa dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zadzwoniono do mnie z jednej z lubelskich szkół. Po rozmowie z dyrekcją okazało się, że mogę rozpocząć pracę od września na pełen etat i to w zawodzie, czyli jako nauczycielka języka polskiego. Była to pierwsza szansa, jaką dostałam od wielu lat, z możliwością rozpoczęcia nauczycielskiego awansu zawodowego. Mimo że się bałam, nie wiedząc, czy sobie poradzę, postanowiłam podjąć to wyzwanie i spróbować. Jestem wdzięczna świętemu Józefowi, że zatroszczył się o mnie w tym trudnym czasie niepewności. Chwała Panu. Szczęść Boże, ja mam na imię Karolina, ale przeczytam świadectwo Justyny, która jest także w naszej grupie kobiet, którą tutaj właśnie reprezentujemy. Moja modlitwa do świętego Józefa zaczęła się od pewnych rekolekcji adwentowych w 2013 roku. Na kazaniu usłyszałam historię o pewnej zakonnicy. Brzmiała ona mniej więcej tak. W Polsce chyba w XIX wieku były siostry zakonne. Miały one własną krowę i ta krowa im padła. W kaplicy klasztornej znajdowała się figurka świętego Józefa i gdy ktoś miał do niego poważną prośbę, to można było tę prośbę napisać na kartce, włożyć pod figurę i miało to się potem spełnić. Jedna z sióstr nie umiała pisać, ale chciała poprosić o nową krowę dla zgromadzenia. Narysowała krowę, ale prawdopodobnie rysowanie też średnio jej szło, bo krowa bardziej przypominała kota. I ta siostra włożyła tę kartkę pod figurę. Za jakiś czas do furty przyszła pani z pobliskiego dworu prosić zakonnicę, aby zaopiekowały się jej kotem, bo wyjeżdża. Jednak siostry odparły, że nie bardzo, bo nie mają krowy i nie będą miały dla tego kota mleka. Właścicielka powiedziała im, że w takim razie będzie im użyczać mleka ze swojego gospodarstwa, również gdy wróci i odbierze kota. I tak dzięki narysowanemu kotu siostry otrzymywały mleko. Morał z tej historii był następujący. Bóg za wstawiennictwem świętego Józefa spełnił dosłownie to, co zostało narysowane. Wystarczy poprosić o to prostymi słowami. Ta historia bardzo mnie zachęciła do tego, żeby poprosić świętego Józefa o wstawiennictwo. Na rekolekcjach padła także informacja, że świętego Józefa można prosić także o pieniądze i pracę. Kartki nie napisałam, ale pomodliłam się prostymi słowami. Święty Józefie, proszę o pieniądze, po prostu. Niedługo potem dowiedziałam się, że moja mama mniej więcej w tych dniach, kiedy się tak pomodliłam, znalazła na podłodze w sklepie 100 zł. Dała kasjerce na wypadek, gdyby ktoś się zgłosił. Miejscowość jest mała, sklepik też, więc sprzedawczyni kojarzyła mamę z widzenia. Po jakimś czasie kobieta daje mojej mamie te pieniądze, mówiąc, że nikt się po nie nie zgłosił. Wow, minął może miesiąc. Udałam się do swojego stałego spowiednika na spowiedź. Znał moją niezbyt dobrą sytuację finansową, ale nie prosiłam go o żadne pieniądze.
Po spowiedzi wręczył mi 200 zł, mówiąc, że te pieniądze dała mu jakaś kobieta, żeby przeznaczył je na jakiś dobry cel. Byłam w szoku. Pieniądze przyjęłam. Od tamtej pory opowiadam te dwie historie każdemu, kogo spotkam. Święty Józef jest uważany za patrona ekonomów i pracujących. Ja tego doświadczyłam na własnej skórze. Polecam. Dodatkowo święty Józef jest na tyle dosłowny, że gdy moja znajoma poprosiła go o wstawiennictwo w sprawie partnera na wesele, w tym samym tygodniu zapoznała się z jednym chłopakiem. Na wesele z nim poszła i była zadowolona. Myślała, że może z relacji wyjdzie coś więcej, ale nie wyszło. Miał to być w końcu partner na wesele. Potem poprosiła o kandydata na męża. Obecnie jest w związku z człowiekiem, o którym mówi, że to ten, więc chyba podziałało. Chwała Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Ania i chciałabym podzielić się dzisiaj z Wami dwiema ważnymi dla mnie historiami. Pierwsza z nich będzie o tym, jak święty Józef zadziałał w moim życiu. Sakramentu małżeństwa udzieliliśmy sobie z moim mężem w maju 2015 roku i kilka miesięcy później, po ślubie, podjęliśmy decyzję o powiększeniu rodziny. Wizyty u lekarza, witaminy, wszystko było ok, więc byliśmy przygotowani. Pierwszy miesiąc i nic. Potem drugi, kolejny i zaczęliśmy się niepokoić. Kolejne wizyty u kolejnych lekarzy nie rozjaśniały sytuacji. Słyszeliśmy, że tak się czasem zdarza, że nie ma powodu się niepokoić. W międzyczasie ja zrezygnowałam z pracy, w której doświadczałam mobbingu, ponieważ sugerowano, że właśnie silny stres może być główną przyczyną i przeszkodą. Mijały miesiące, a frustracja i bezradność rosły. W końcu trafiliśmy na odpowiedniego lekarza, który skierował nas na szereg badań i okazało się, że są pewne przeszkody medyczne. Ustaliliśmy plan leczenia i pojawiła się nadzieja, choć cały czas mieszała się ze strachem i niepewnością. Coraz więcej badań, leki, częste wizyty u lekarza. Coraz częściej myślałam sobie, że to nie tak miało wyglądać. Czułam, że zbliżam się już do mojego sufitu. Wiem, że są osoby, które przechodzą przez wiele więcej rzeczy, starając się o potomstwo, natomiast dla mnie na tamten czas to było już dość. Było za dużo takiej medycznej ingerencji. Często rozmawialiśmy o tym z mężem. Cała ta sytuacja mocno zbliżyła nas do siebie i tak naprawdę walczyliśmy razem. I dlatego podjęliśmy decyzję, że dajemy sobie kilka miesięcy. Jeżeli w tym czasie leczenie nie przyniesie efektu, to po prostu odpuszczamy. To była trudna dla nas decyzja, bo ciąża, dzieci, duża rodzina to było coś, o czym obydwoje marzyliśmy. Natomiast z drugiej strony wiedzieliśmy, że poczęcie dziecka nie jest jedynym sposobem na to, żeby zostać rodzicem. To był luty 2017 roku i postanowiliśmy, że jeżeli do końca roku nic się nie wydarzy, to od stycznia zaczynamy procedury adopcyjne. Mimo tego... moje niespokojne serce pragnęło zrobić coś. W internecie znalazłam nowennę właśnie do świętego Józefa o dar potomstwa. Ze świętym Józefem nigdy nie miałam jakiejś szczególnej relacji. To nie był święty, do którego się zwracałam o dobrego męża, chociaż niewątpliwie takiego mi dał. Nie zwracałam się do niego w trudnych sytuacjach, ale wtedy czułam, że albo on, albo nikt. Znalazłam tylko fragment tej nowenny i nigdzie nie mogłam znaleźć reszty. Był 9 marca, czasu było mało. Nie było czasu na przesyłkę, żeby skądś to zamawiać, więc pisałam na Facebooku do gazety, która opublikowała ten fragment. Dzwoniłam do Bydgoszczy, gdzie ponoć cała ta nowenna była. Siedziałam na kanapie i wykonywałam kolejne telefony, a mój mąż nie potrafił pojąć mojej desperacji, takiej strasznej. Ale w końcu się udało. Dostałam odpowiedź właśnie z tej gazety ze wszystkimi dniami nowenny. Rozesłaliśmy ją do znajomych. Sami też się modliliśmy, a jeszcze w trakcie odmawiania nowenny przeczytałam gdzieś artykuł o takich listach i karteczkach do świętego Józefa, o tym, że to mężczyzna, więc jeżeli czegoś się od niego chce, o coś się prosi, to trzeba bardzo konkretnie, proszę dokładnie o to i o to.
I że takie karteczki wkłada się w jakiś obraz albo przyczepia do obrazka. To jest rodzaj duchowości, z którą, szczerze powiedziawszy, nigdy nie było mi po drodze. A jednak napisałam karteczkę i 19 marca 2017 roku włożyłam tą karteczkę za obraz świętej rodziny, który wisiał u nas w sypialni. Poprosiłam o to, żeby do końca roku poczęło się z naszej miłości dziecko, które urodzi się zdrowe. O tym pomyśle nawet nic nie powiedziałam mężowi. Po prostu ją tam wsadziłam. I w sumie trochę też zapomniałam. Mijały kolejne miesiące i nadal nic się nie działo. W międzyczasie znalazłam nową pracę, robiłam aplikację radcowską i byłam coraz bardziej rozdrażniona i coraz bardziej zrezygnowana, bo koniec roku zbliżał się nieubłaganie. Kompletnie nie rozumiałam Boga i jakby Jego decyzji w tym zakresie, ale dalej byłam blisko Niego. We wrześniu pojechaliśmy z mężem na wakacje, na Chorwację, żeby trochę odpocząć. I właśnie tam w którąś niedzielę poszliśmy do kościoła na mszę świętą, a w bocznej nawie zobaczyliśmy przepiękną figurkę świętego Józefa. Więc poszliśmy się tam pomodlić znowu. Szczerze mówiąc, z większą dawką rezygnacji niż ufności. A jak się okazało, niepotrzebnie, bo z wakacji wróciliśmy już we trójkę. I teraz właśnie mogę się przedstawić pełniej. Nie chciałam wcześniej spoilerować. Nazywam się Ania, mam 34 lata, jestem kobietą, jestem żoną Pawła, jestem mamą dwóch synów, Dawida, Józefa i Leona, Karola, a z zawodu jestem radcą prawnym. To jest pierwsza historia, którą chciałam się z wami dzisiaj podzielić. Druga historia dotyczy naszej wspólnoty, która właśnie dzisiaj posługiwała podczas tej mszy świętej. Od kilku lat należymy razem z mężem do wspólnoty absolwentów, duszpasterstwa absolwentów na Poczekajce. Mamy spotkania w środę o godzinie 19 w salce duszpasterstwa. Na tych spotkaniach rozważamy Ewangelię na najbliższą niedzielę. Oprócz środowych spotkań jeździmy też na różnego rodzaju rekolekcje, takie dni skupienia. Jedne z takich rekolekcji odbywały się w listopadzie w 2016 roku w Kaliszanach. Wtedy poznaliśmy bliżej postać błogosławionej Marty Robin, która była założycielką Ognisk Miłości. Pod wpływem historii jej życia zrodziło się we mnie takie pragnienie, żeby utworzyć takie kobiece ogniska, taką kobiecą przestrzeń, w której mogłybyśmy odkrywać swoje piękno, tworzyć swoją kobiecość, rozwijać duchowość. Pragnienie zrodziło się we mnie, ale nie miałam odwagi, żeby coś z tym zrobić. Ja bardzo lubię działać. I miałam chyba w sobie taki lęk, że jeżeli coś zacznę robić w tym kierunku, to będzie tak jakby na moją chwałę, to będzie spełnienie jakichś tam moich potrzeb, a nie robienie czegoś z ducha. Ale pewnego dnia, niedługo po powrocie z Kaliszan, zadzwoniła do mnie Gabrysia, która również jest w naszej wspólnocie i która również była na tych rekolekcjach. Zadzwoniła do mnie z prośbą spotkania i umówiłyśmy się. Opowiedziała mi o tym, że ma pragnienie utworzenia przestrzeni dla kobiet, takiej, w której będą się spotykać tylko kobiety, żeby się wspierać i rozwijać. Ja wtedy pomyślałam sobie, ej, ale to jest moje pragnienie. Więc poczułam, że to jednak coś jest z ducha, że jednak coś tutaj Duch Święty chyba zaczyna działać i że nie wypada tego tak po prostu zostawić. Więc ustaliłyśmy datę pierwszego spotkania, ostatni czwartek stycznia. Obmyśliłyśmy jakąś próbną formułę spotkania. Ja założyłam na Facebooku grupę, na którą miałyśmy wrzucać informacje o kolejnych spotkaniach. Powstała nazwa właśnie, Jestem Kobietą. I zaprosiłyśmy dziewczyny ze wspólnoty na pierwsze spotkanie w styczniu 2017 roku do mojego mieszkania. Przyszło kilkanaście dziewczyn, bo jak się okazało, takie pragnienie było nie tylko we mnie i w Gabrysi. Na początku trochę pogadałyśmy, każda przyniosła coś do jedzenia, później pomodliłyśmy się, przeprowadziłam pierwszy temat naszych spotkań o tym, co mnie jako kobietę definiuje. Na koniec również się pomodliłyśmy, no i ruszyło. Spotkania odbywały się co miesiąc, na początku w większym składzie, później miałam wrażenie, że entuzjazm trochę malał.
Spotkania prowadziłam głównie ja, czasem Gabrysia, i powoli zaczynałam czuć, że jednak się wypalam. Myślałam sobie, że to jednak chyba nie jest i nie było z ducha, tylko może jakiś taki, nie wiem, chwilowy zbieg okoliczności czy kaprys. Ale mimo wszystko z uporem maniaka spotykałyśmy się miesiąc w miesiąc. W międzyczasie ja zaszłam w ciążę i przygotowywałam się do porodu i bałam się, że jak mnie zabraknie na jakiś czas, to wszystko się rozpadnie. Czułam na sobie taką ogromną odpowiedzialność. Więc ostatnie spotkanie poprowadziłam pod koniec maja, w czerwcu urodził się Dawid, a w lipcu albo w sierpniu wróciłam z powrotem na kolejne spotkania i znowu prowadziłam je głównie ja. I bardzo ciężko było namówić kogoś, żeby przejął pałeczkę, żeby się tak bardziej zaangażował. Zaczęłam się modlić, prosząc o to, żeby wspólnota się rozwijała i żeby dziewczyny bardziej się otworzyły, jeżeli to jest coś, co Bóg chce podtrzymać. Jeżeli to jest coś, co On faktycznie zbudował. Jeżeli to jest coś, co jest po prostu z Jego ducha. Teraz widzę, że trzeba było po prostu czasu. Czasu, wytrwałości, cierpliwości, przestrzeni, nawiązania relacji. Z czasem stworzyłyśmy ze sobą nawzajem coraz bliższą relację i dziewczyny same zgłaszały się i dalej się zgłaszają z tematami spotkań, które chcą poprowadzić. Nawet był taki czas, że była już kolejka na kilka miesięcy do przodu, więc naprawdę to, co robimy, dalej żyje. Przyjęta na spotkaniu formuła została do dziś. Rozmawiałyśmy już o miłości, o rozwoju, o bólu, o lękach, o niekochanych uczuciach, o odwadze. Miałyśmy spotkanie o Maryi, o dzielnej niewiaście, o kobietach z Pisma Świętego. Miałyśmy spotkania, na których były świadectwa, także przekrój tematów jest naprawdę ogromny. Spotykamy się z reguły w trzeci czwartek miesiąca w mieszkaniu którejś z nas. Przenosimy coś do jedzenia, nadrabiamy towarzyskie zaległości, potem się modlimy, przeprowadzamy temat spotkania i kończymy modlitwą. Na spotkaniach jest od kilku do kilkunastu kobiet. Formułę mamy raczej otwartą, nie ograniczamy się tylko do kobiet z duszpasterstwa absolwentów. Zdarzało się nieraz, że przychodziły nasze koleżanki, znajome, które są jakby zupełnie spoza. Coś więcej o nas i o tym, jakie są owoce naszej grupy, odpowie za chwilę Marysia. Ja teraz chciałam tylko powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Po zakończeniu spotkania będziemy rozdawać wizytówki z numerami telefonu do dziewczyn z Jestem Kobietą. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz takiej przestrzeni kobiecej, zadzwoń. Jeżeli chciałabyś założyć taką wspólnotę u siebie, ale nie masz odwagi, czy nie masz pomysłu, jak zrobić to sama, zadzwoń. Jeżeli spotykacie się już z koleżankami, ale nie macie pomysłu na jakieś bardziej rozwijające tematy, zadzwoń. Wiem, że Bóg dał nam piękną przestrzeń, zrodzoną z ducha i też wiem, że nie możemy jej zatrzymać dla siebie. Dlatego zadzwoń. Chwała Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam na imię Marysia, mam 31 lat i też należę właśnie do wspólnoty Na Poczekajce, z której to powstała właśnie nasza wspólnota Jestem Kobietą, nasza taka mała kobieca wspólnota, o której mówiła przed chwilą Ania. Ja tak naprawdę jestem w niej od początku, to znaczy nie byłam może na pierwszym czy drugim spotkaniu, nie pamiętam już tego, bo to już trwa kilka dobrych lat, ale mniej więcej gdzieś tam od początku przychodzę i zdarzały mi się owszem też dłuższe przerwy, kiedy zupełnie odpuszczałam, natomiast zawsze wracałam, po prostu bardzo tego potrzebowałam i teraz coraz bardziej, tak jak Ania mówiła, że tak naprawdę teraz rozwinęłyśmy się bardzo jako grupa i muszę wam powiedzieć, że jakby co miesiąc czekam na to spotkanie, że to jest naprawdę taki bardzo fajny punkt miesiąca, ten czwarty czwartek miesiąca, czy ostatni, tak? Trzeci, przepraszam, trzeci oczywiście.
No ale tak naprawdę dlaczego przychodzę? Owszem, my jako grupa, no powiedzmy też koleżanek, znamy się na gruncie takim osobistym, towarzyskim, ale nie tylko dlatego, nie tylko po to, żeby się spotkać i sobie pogadać przy kawie. Przychodzę tam, bo uważam, że kobiety i ja jako kobieta potrzebuję innych, podobnych sobie, wrażliwych, pięknych, mądrych kobiet. Te spotkania naprawdę dają mi dużo, jeśli chodzi o takie wzrastanie we wrażliwości, w duchowości kobiecej. Kobiecość dla mnie jest czymś bardzo wyjątkowym, tak delikatnym, że chcę ją dzielić, chcę dzielić właśnie wzrastanie w tej mojej kobiecości z innymi kobietami, które myślą i czują i odbierają świat podobnie jak ja. I to właśnie jest u nas, na naszych spotkaniach, dlatego naprawdę zachęcam, jeżeli tutaj któraś z was, drogie kobiety, myśli o czymś takim, ma takie pragnienie, potrzebę taką w sobie, to polecam i zapraszam. Tak naprawdę każda z nas jest inna, które przychodzimy na te spotkania, ale jednocześnie bardzo dużo nas łączy. Mamy podobne poglądy, podobną duchowość, podobną wrażliwość, podobnie odbieramy, reagujemy na różne rzeczy, na rzeczywistość. Dla mnie jest to takie miejsce, gdzie mogę rozmawiać o wszystkim, właśnie z kobietami, które podobnie czują. Dzielimy się tym, co przeżywamy również, swoimi doświadczeniami. Dajemy też sobie nawzajem rady. Tak naprawdę każde spotkanie ma inny temat, bo to faktycznie są gdzieś tam wcześniej zaplanowane, przygotowane spotkania. I podnosimy takie tematy i kwestie, które są bliskie kobiecemu sercu, myśleniu, wrażliwości, kobiecej duchowości. Często gdzieś tam one są, tak jak właśnie mówiłam, zaplanowane wcześniej, ale często też jakby wynikają dość spontanicznie, jakby zainspirowane tym, co akurat obecnie któraś z nas przeżywa i na przykład chce się czymś takim podzielić szerzej. Czasami też, kiedy akurat nie wymyślimy żadnego tematu, chociaż teraz to rzadko się już zdarza, ale czasami, gdy się tak zdarzało, to robimy sobie takie wtedy spontaniczne spotkania na zasadzie radzimy sobie radzić, czyli piszemy na karteczkach różne swoje jakieś, nie wiem, problemy, dylematy, które obecnie przeżywamy. To jest anonimowe, oczywiście te, które chcą, nie ma żadnych przymusów. Wrzucamy je do jakiegoś koszyka, losujemy potem i robimy burzę mózgów, jak sobie poradzić, jakie mogłybyśmy dać rady, tak, na dany akurat problem. To też jest bardzo fajne. Oprócz tego, że pogłębia niewątpliwie to naszą więź jako grupy koleżanek, znajomych, a wręcz powiedziałabym nawet przyjaciółek, to po prostu wzrastamy duchowo. Po prostu rozwijamy naszą duchowość i wrażliwość. Poza tym, co jest bardzo fajne i myślę, że też tak trochę wyróżnia tą grupę, my się spotykamy zawsze w takiej kameralnej, dymowej atmosferze. Zawsze się to odbywa w mieszkaniu u którejś z nas. Zawsze jest bardzo gościnnie, przytulnie, ciepło. Właśnie tak ciepło, to jest dobre słowo. Przynosimy zawsze dobre jedzenie, także jest czas i przestrzeń i na luźne gdzieś tam sobie pogadanie, na pośmianie się, na właśnie zjedzenie czegoś dobrego, a jednocześnie też na porozmawianie o poważnych rzeczach. Oprócz tych spotkań i konkretnych tematów, o których rozmawiamy na tych spotkaniach, powstały gdzieś tam z biegiem czasu takie inicjatywy, trochę w cudzysłowie mówiąc. Kiedyś wpadłyśmy na taki pomysł, żeby systematycznie modlić się za siebie nawzajem, ale nie na zasadzie, że każda z nas modli się za całą grupę, tylko po prostu co miesiąc na spotkaniu losujemy, za którą konkretnie kobietę będziemy się modlić z tej naszej wspólnoty. I co miesiąc ta modlitwa płynie i to już naprawdę trwa chyba z 2 albo może nawet 3 lata. I osobiście mogę powiedzieć, że
Bardzo daje mi to duże ukojenia, jeżeli wiem, że co miesiąc ktoś konkretnie za mnie się modli, naprawdę. Czasem podajemy intencje, tak, w jakich chcemy, żeby to była modlitwa, a czasem po prostu i naprawdę ja widzę owoce tej modlitwy i jestem też za to bardzo wdzięczna. Poza tym modlimy się też za siebie i robimy takie jakby dyżury modlitewne w różnych ważnych momentach naszego życia, ponieważ są wśród nas kobiety, które przygotowują się do małżeństwa, są zaręczone, więc na przykład modlimy się systematycznie, codziennie jakaś inna kobieta modli się za tą narzeczoną, tak, żeby gdzieś tam duchowo ją wspierać w przygotowaniach do ślubu. Modlimy się też o dobre porody. Ania, która tu przed chwilą mówiła, twierdzi, że bardzo skuteczna jest ta modlitwa, że wymodliłyśmy jej dobry poród właśnie. I Dawidka, i Leona też. Teraz też obecnie modlimy się właśnie w intencji Agnieszki, która też jest w ciąży. Agnieszka nie przychodzi już ostatnio na nasze spotkania, ale jest jak najbardziej częścią naszej wspólnoty i no niedługo urodzi też dziecko, więc też jest taki dyżur modlitewny. Codziennie się o to modlimy za nią. Jeżeli któreś z nas ma jakiś problem albo też jakąś konkretną rzecz czy intencję, którą chciałaby się podzielić, bo na przykład jest jej z tym trudno, no to też po prostu mówimy o tym sobie, dzielimy się tym i wspieramy się też modlitwą. To chyba tyle tak naprawdę. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę zapraszam i zachęcam, bo jesteśmy małą wspólnotą, ale wydaje mi się, że bardzo wartościową i też silną. Także zapraszam. Szczęść Boże. Jeszcze chciałam podziękować kobietom, które zdecydowały się przyjść do nas i opowiedzieć o tym pięknym dziele. Pomimo tak trudnych warunków epidemicznych, jest nas garstka, część łączy się jeszcze internetowo, to tym bardziej dziękuję, że się nie zniechęciłyście tym, że może będzie mało, że może te informacje dotrą do takiej niewielkiej garstki osób. Jeśli potrzebowałybyście jakichś dodatkowych informacji, to też można się kontaktować przez naszego Facebooka. Jak wiecie, no u nas spotkań takich regularnych nie ma. Teraz przez pandemię to w ogóle są tylko spotkania w kościele. Wcześniej mieliśmy spotkania, ale otwarte i to jakby nie stanowiło formy wspólnoty. To jest fajna alternatywa. Ja zresztą też w tej wspólnocie absolwentów jestem, bardzo polecam z różnych względów wszystkim. I to jest też piękne i dobre, że te spotkania się odbywają, bo teraz jak wiadomo wiele wspólnot zawiesiło swoją działalność, a na wspólnotę absolwentów można przyjść w środę na godzinę 19, więc zapraszamy. My tutaj od siebie, od tej naszej przestrzeni dla drugiej przestrzeni kobiecej mamy skromny taki upominek. Mamy nadzieję, że to będzie służyło podczas spotkań, to co tu dla was przygotowałyśmy. No i cóż, dziękuję jeszcze raz. Bóg zapłać za to wasze świadectwa i to, czym chciałyście się podzielić. Zapraszamy do nas częściej, żeby te nasze przestrzenie kobiece się wypełniały, żebyśmy tworzyły jedną wielką kobiecą przestrzeń. Także dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy zostali. Ja zaraz przekażę upominek, może na koniec jeszcze powierzmy wszystkie te sprawy, które tu były mówione, wszystkie historie nas, was, które zostałyście do końca opiece Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bóg zapłaci.